Nadzwyczajne posiedzenie Urzędowej Komisji Zdrowia w sprawie szpitala. Mieszkańcy dalej walczą o porządek. Głos społeczeństwa w sprawie rewitalizacji ulicy 3 Maja. Jutro Dzień Edukacji Narodowej. Przed nami kolejny sportowy weekend. Agnieszka Zaręba, witam serdecznie. W związku z narastającymi problemami Dąbrowskiego Szpitala zwołano wczoraj nadzwyczajne posiedzenie Komisji Zdrowia. Byliśmy obecni tam z naszą kamerą. Bardzo witam koleżanki, kolegów, związki zawodowe reprezentujące pracowników Zagłębieskiego Centrum Onkologii. A więc przystępujemy do punktu pierwszego, mianowicie wyjaśnienie sytuacji ZCO dotyczące udzielania od 1 października nocnej i świątecznej opieki medycznej w związku z wejściem w życie sieci szpitala. Kilkanaście tygodni temu zajmowaliśmy się w naszej telewizji tematem dotyczącym problemów, jakie dotykają mieszkańców dawnej ulicy Cedlera w kontekście dysponowania środkami w ramach budżetu partycypacyjnego. Mimo starań mieszkańców temat nie został rozwiązany, a mieszkańcy działają dalej. Mamy czwartek, 12 dzień października i właśnie dzisiaj po południu tutaj organizowane było spotkanie konsultacyjne w kwestii budżetu partycypacyjnego i sprawy, którą poruszaliśmy już na naszej antenie kilka tygodni temu. Przypominam, chodzi o parking i wiatr na kontenery na śmieci. Mamy nowe informacje. Proszę Państwa o komentarz, bo nie było nam dane sfilmować przebiegu spotkania na życzenie animatora prowadzącego to właśnie wydarzenie. Co tutaj się wydarzyło? Czego się dowiedzieliście Państwo nowego? Pani redaktor, dowiedzieć się nic żeśmy nowego nie dowiedzieli. Dowiedzieliśmy się tylko tyle, że na ostatnim zebraniu projekt opiewał na jakieś 171 tysięcy w przybliżeniu, no może w tą stronę, trochę w tą, a dzisiaj się dowiadujemy, że projekt, który przeszedł, będzie wynosił 270 tysięcy, a cały budżet partycypacyjny wynosi 295 tysięcy, więc już nic nie rozumiemy z tego. Od kilku dni trwa eksperyment w ramach planowanej rewitalizacji ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej. Okazuje się, że już na samym początku temat budzi wiele kontrowersji. A teraz to powoduje to, że ta ulica do godziny 13 jest wymarła. Wymarła jest w soboty, wymarła jest w niedzielę, ludzie nie mogą podjechać do banku. Dostawcy nie mogą przywieźć towaru, nie można dostarczyć paczek. Ja mam ograniczone prawo korzystania z nieruchomości. Ja nie mogę parkować samochodem pod swoją nieruchomością. To ludzie w blokach mogą korzystać z terenu obok, a ja nie mogę. Ale sprzątanie należy do mnie. Podatki należą do mnie. Dziwię się, że Urząd Miejski dopuścił do takiej sytuacji. Wątkiem rewitalizacji zajmiemy się szczegółowo w przyszłym tygodniu. Zmieniamy temat. Już jutro, 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Kierując najserdeczniejsze życzenia do wszystkich pracowników oświaty, przygotowaliśmy kilka słów płynących od wychowanków. Ja ogólnie lubię szkołę, dlatego że nauczyciele są mili, zawsze nam pomogą w trudnych sytuacjach i też nas pocieszą. Kochani nauczyciele, zawsze bądźcie weseli, nie martwcie się i niech będzie i róbcie to, co kochacie. Przed nami kolejny sportowy weekend. Przygotowaliśmy zestawienie zapowiedzi zbliżających się wydarzeń sportowych. Przed nami 9. kolejka piłkarska. W klasie okręgowej dojdzie do dąbrowskich derbów. Unia Strzemieszyce na sportowej podejmie tęczę błędów. Zobaczymy, czy Unia zrehabilituje się przed własnymi kibicami za wpadkę tydzień temu w Miedarach. W klasie A Unia Ząbkowice zagra na własnym boisku, zostają Żelasłowice. Przemsza Okradzionów zagra na wyjeździe z Niwami Brudzowice. Zespół z Ujejsca będzie walczył o ligowe punkty w Sosnowcu z AKS-em Niwka. Gdzieś tam już myślimy powolutku o meczu z Niwką. Wiadomo, teraz przed nami schody, gramy z czołówką, kilka meczy pod rząd, także te mecze będą gdzieś tam wykładnikiem takim naszych umiejętności i miejsca, w którym jesteśmy. Aczkolwiek gdyby mi ktoś powiedział przed rozgrywkami, że po 8 kolejkach będziemy na 7 miejscu, będziemy mieli 15 punktów, na pewno wziąłbym to w ciemno. Myślę, że atmosfera w drużynie jest dobra. Te zwycięstwa na pewno ją potęgują i na pewno no, tanio skóry na Niwce nie sprzedamy, będziemy walczyć. Niwka musi wygrać, a my nie. My po prostu będziemy starali się uprzykrzyć im życie i osiągnąć jak najlepszy wynik i dobrze grać. W klasie B kolejne dąbrowskie derby. RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza zagra przy Konopnickiej z KS Mydlice. Mydlice w tej chwili
są gdzieś tam na dole tabeli, praktycznie bez punktów. Zdaje się, że zdobyli chyba 3 do tej pory. Co prawda jest to mecz derbowy, tak? Ataki rządzą się swoimi prawami, ale podchodzimy do tego meczu wyjątkowo spokojni. Jesteśmy pewni, że w tym meczu zdobędziemy 3 punkty. Pierwszy mecz derbowy z RKS-em. Wiadomo, nasza pozycja w tabeli wskazuje jednoznacznego faworyta. Jest to RKS. RKS jest teraz na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu z drużyną Preczowa. My jesteśmy na przedostatnim. Ale wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami. Na pewno będzie to mecz walki. Nie oddamy za darmo punktów. RKS będzie musiał powalczyć. W pozostałych meczach Promień Szczemiszyce Małe na własnym boisku zagra z KS Giebło, a Zagłębia Tucznawa u siebie podejmować będzie ZF Kazimierz. W polskiej lidze koszykówki koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza w trzeciej kolejce spotkają się z Treflem w Sopocie. Przypomnijmy, że w ostatnim meczu pokonali na własnym parkiecie King Szczecin 84-73. Bardzo dobrze na parkiecie zaprezentował się DJ Shelton, który rządził i dzielił. W niedzielę rozpoczynają sezon siatkarki MKS-u Dąbrowa Górnicza. W pierwszej kolejce zagrają u siebie z Muszynianką Muszyna. Poza informacjami sportowymi mamy dla Państwa także prognozę pogody na kilka najbliższych dni. Dzień dobry, Karolina Arłukiewicz. Zapraszamy na prognozę pogody. W piątek pogoda zmienna. Rano pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Po południu pochmurno, okresami przejaśnienia. Wiatr słaby, temperatura maksymalna 12 stopni Celsjusza. Sobota. Cały dzień pogodnie. Zachmurzenie umiarkowane. Ciepło i sucho. Wiatr słaby. Temperatura maksymalna do 17 stopni Celsjusza. Niedziela. Pogoda niemal taka sama jak w sobotę. Cały dzień słoneczny. Zachmurzenie umiarkowane. Ciepło i sucho. Temperatura maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Poniedziałek. Kolejny słoneczny, bezchmurny, bezwietrzny dzień. Temperatura maksymalna do 20 stopni Celsjusza. Dziękuję, do zobaczenia. I tą informacją kończymy piątkowe wydanie serwisu informacyjnego. Życzymy spokojnego weekendu. Do widzenia.